Warszawa. Siemaneczko. Siemaneczko. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jak tam? Wszystko dobrze? Tutaj pan, tu w pierwszym rzędzie, dobrze wszystko? Elegancko. Tylko pana widzę, bo pan łysiną mi światło odbija. Nikogo więcej, tylko pana. Jak pan ma na imię? Sebastian. I dobrze, fajnie się bawisz? No i elegancko. Kurczę, słuchajcie, jak ja się cieszę, że w końcu Warszawa. No zaraz rok będzie, jak gram ten program. Mówię, w końcu Warszawa. I szczerze, mnie nie zdziwiło, że tu jest pełna sala, bo już u was grałam, jakby znamy się. Ale przyznam wam szczerze, ja z tym programem zaczęłam jeździć po mniejszych miejscowościach. No i kurde, gdzie nie pojadę, jest prawie pełna sala. I ja sobie myślę, kurde, czy ja już jestem tak znana? Czy mnie ludzie tak lubią? No i ja zaczęłam przyjeżdżać do tych miast, kupować sobie lokalne gazety, żeby ich poznać. No i powiem wam, że ja już widzę, co się dzieje. Ja po prostu widzę, jakie oni mają rozrywki. To jest tak, że ja nie mam z czym konkurować. Kumacie, słuchajcie, ja wam przywiozłam kilka artykułów z lokalnych miast, w których grałam. Bo na przykład do mnie menadżer mówi, Kubicka, grasz w Suwałkach. Ja jestem takim debilem z geografii, że ja myślę, kurwa, całych? Ja myślałam, że to jest kraina geograficzna, kumacie? I ja jeszcze w takiej miejscowości i przywiozłam wam kilka najlepszych artykułów z tych miast. O, to też fajne. Mówię, dajcie mi stół i krzesło. W domu też tak siedzę, spoko. Nie, słuchajcie, gram w jakiejś mniejszej miejscowości i oni normalnie w lokalnej gazecie mają artykuł pamiętniki z Facebooka. Oni tam nie wszyscy mają Face'a, więc oni im drukują zdjęcia z Face'a w gazecie i dodają podpisy. I tu jest normalnie skopiowane zdjęcie z Facebooka pani Anity Kucharskiej-Dziedzic, to jest posłanka, i pan redaktor podpisał. Anita Kucharska-Dziedzic w nowym roku postanowiła być piękniejsza. No i fajnie. Pani poseł, prawdziwe piękno kryje się w środku. Tylko jak tam posmarować? Ja mówię, ja nie wierzę, że ktoś to pisze. Ja nie wierzę, że ktoś to kupuje. Ja to wożę po całym kraju i wam czytam. Słuchajcie, napaść i rozbój poszkodowany 16-latek. Jest artykuł o tym, że dwóch typów napadło nastolatka. Jest normalnie opis zdarzenia. Chcieli wyłudzić od niego wartościowe przedmioty, w tym telefon komórkowy i portfel. Gdy nastolatek stawiał opór i zaczął krzyczeć, napastnicy ukradli mu napój. Chciałabym zobaczyć ten napad. Oddaj telefon! Oddaj napój! Czy oni mieli plakietki „Uczę się"? A jedziemy dalej, słuchajcie. Jest artykuł o tym, że w jednej z gmin był chory chłopiec i zbierali na operację. I dołączył się pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan Krzysztof. I teraz o co chodzi? To było przed Bożym Narodzeniem i on powiedział, że on w ramach licytacji umyje komuś okna. No i super, kto wygrał licytację? Jego żona. Pechowy złodziej, ja tego nie wymyślam, słuchajcie. Pechowy złodziej, 20-latek zawinął ze sklepu butelkę alkoholu, uciekając wpadł na policjanta. Tylko że to był policjant na urlopie i typ zaczął go gonić i jest normalnie napisane, że po 15 minutach go dopadł i dalej. Po kolejnych 15 minutach dobiegł do nich funkcjonariusz ochrony. Ten pościg trwał pół godziny. To musiał być jakiś dziadek z grupą inwalidzką. On biegł i krzyczał, czekajcie, czekajcie, to moje kompetencje. Kolejne pół godziny później to jechał patrol policji. Mówię, nie wierzę. Ogłoszenia drobne, matrymonialne. Tylko to jest, słuchajcie, zagadka logiczna. Poznam panią puszystą lub rozwiedzioną. Czołowe zderzenie niedaleko Płocka. Pijany kierowca wjechał w karawan pogrzebowy, nikomu nic się nie stało. Gram w Gorzowie Wielkopolskim i jest artykuł o tym, że tam się najwięcej dzieci rodzi w styczniu. I tytuł artykułu: Gorzowianie lubią w kwietniu. Jest artykuł: Zginął Bachory. Ja tego naprawdę nie wymyślam. Zginął Pachory. No i ja czytam, o co chodzi. Chodzi o to, że ktoś zadzwonił, że w jednej ze szkół podstawowych jest bomba i była wielka ewakuacja dzieci. Oczywiście bomby nie było, nic się nie stało. Ale słuchajcie, jest później artykuł, bo trzeba to opisać. No i do artykułu wypowiada się pani nauczycielka i mówi tak. Lekcje się nie rozpoczęły, niezwłocznie wyprowadziliśmy dzieci, dopilnowaliśmy jednak, żeby uczniowie wyszli ubrani w kurtki. Myślę, jak im musiało zależeć na tych bombelkach.
niesamowite. No słuchajcie, w szkole mamy hipotetycznie bombę i trzeba uciekać. I wtedy w drzwiach szatni staje pani i mówi, a gdzie ty masz kurteczkę? No bez kurteczki nie wyjdziesz, ale w szkole jest bomba! To poszukaj kurteczki. No gdyby tam naprawdę była bomba i ta szkoła wybuchła, no trudno, no dzieci zginęły, bo Ala nie chciała nałożyć czapeczki. Jeszcze dobrze, że to nie była szkoła katolicka, bo dzieci by od majtek musiały zacząć. Dobrze, że was to bawi, bo ja tak po godzinie programu mam taki bardzo mocny żart, taki, że o kurwa krzeseł pospadacie, naprawdę. I to było pierwsze podprowadzenie, później mam jeszcze jedno, a potem już walę bez ostrzeżenia. To... Ale wszedł przedostatni. Tu ktoś ćpał, jak to pisał. Najpierw stał i straszył, teraz leży i zagraża. Wiem, pewnie macie w głowie kto, co, kto. Matis. I ostatni, słuchajcie, ostatni mój ulubiony, pisze pan Grzegorz. Jako asystent grzybiarza... Asystent grzybiarza. Znaczy ja nie chcę ujmować grzybiarzom, ale... No chyba nie potrzebują asystentów. Asystent grzybiarza. W sensie, jeśli jest tu ktoś dzisiaj na sali i myśli, a co ja w życiu osiągnąłem? Co ja z tym życiem robię? To pan Grzegorz jest asystentem grzybiarza. Jako asystent grzybiarza zwiedziłem kawałek borów dolnośląskich. Fajnie było, grzyb trafiał się rzadko. Typ jest asystentem grzybiarza i nie lubi tej roboty, nie? I nie trzeba się było tyle schylać. To przynajmniej wiemy, co robi. Chodzi za grzybiarzem, tamten szuka, ten się nie schyla, bo pierwszy nie znajduje. I oni chodzą we dwóch i rozmawiają na poważne społeczne tematy. W gronie grzybiarzy ich jest dwóch. Zgodziliśmy się, że odszukanie zaparkowanego auta nie będzie sprawą najtrudniejszą w obliczu problemów, które owa dzisiejsza cywilizacja nam namnożyła. A problemy te sprowadzają się do pytania, gdzie się schować? Trzeba będzie znaleźć schron, zaczął kolega grzybiarz, który potrafi wykręcić najmniejszy korzonek, nie naruszając kapelusza. I oni chodzą we dwóch. Jeden szuka, drugi się nie schyla. Rozmawiają o schronach i spotykają kurwy. Ja tego nie wymyślam. Spotkaliśmy grzybiarki. Grzybiarki spojrzały w tym momencie na nas, proponując integrację ściślejszą niż tylko wspólne wałęsanie się po runie leśnym. Ja mówię, ja nie wierzę, słuchajcie, ja nie wierzę, że ktoś to pisze, ale też zapytam was tak całkiem serio, bo jest naprawdę mnóstwo osób, czy wy wszyscy jesteście na mnie, bo nie wiem, może ktoś tam, nie wiem, wczoraj pobalował, dzisiaj się obudził, albo nie wiem, słuchajcie, pomylił dzień, wydarzenie, salę, siedzi tu i ma takie, czemu ja słucham o grzybiarzach. Wszyscy na mnie? Na cwaniaka. Ta, no. Słuchajcie, wiecie, jakie są pomyłki? Ja w Kielcach występuję kiedyś i przychodzi mój menadżer. On wtedy wpuszczał i mówi, słuchaj, jest dziwna sytuacja. Pytam, co się dzieje? Okazuje się, że tego dnia na tej sali miał grać Piotr Rubik. Tylko odwołali mu występ. I później wynajęliśmy salę, odbywał się mój, tylko nie wszyscy przeczytali maila. I na wyjściu stoi starsze małżeństwo, takie koło 70, na koncert Piotra Rubika. On był w garniaku, ona w takiej zielonej sukni, z takim zdechłym lisem na karku, na koncert Piotra Rubika. I mój menadżer pyta, co my robimy. Ja jestem durna. Ja mówię, jak to, co wpuszczamy? Jeszcze się, słuchajcie, dogadałam z parą z pierwszego rzędu, żeby im miejsca ustąpili. Ja ich posadziłam w pierwszym rzędzie. Ja wtedy wejherowo grałam. Pizda odstęp. W połowie występu ten pan się zgłosił. Ja mówię, słucham. A Piotr Rubi? Mówię, a miał być? I pan mówi, no tak. Ja mówię, to będzie. Jestem najgorsza. Jego karmiłam, słuchajcie, nadzieją do samego końca. Jak na koniec mam takie najgorsze żarty, to ta babcia zrobiła... Myślę, no miał być głupi żart, a babcia umrze. Ale nie, nic się nie stało. Babci się nic nie stało. Tylko ze zdziwienia jej list na ramieniu ożył. Ha? Gdzie ja jestem? Ostatnio chodziłem w koło drogi. Kurwa, nie mam ręki ani nogi. Wiem, jestem głupia. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę. I też ktoś na pewno pomyśli, czemu im to zrobiłaś. Słuchajcie, oni nawet biletów na mnie nie kupili. Oni nic nie stracili. Maksymalnie zmarnowałam im 2 godziny życia. Znaczy wiem, w ich wieku to dużo, ale bez przesady. Ale naprawdę ja uwielbiam wkręcać ludzi. I mam wrażenie, że nie tylko ja. Ja mam trochę wrażenie, że ja po to żyję. Naprawdę ja uwielbiam wkręcać ludzi. Ale tylko ja, czy te kasety... Przecież oni nie mogą pisać tego na serio. Przychodzi 2 dziennikarzy do roboty i mają takie... Pierdolne o Matizie.
Nie zrobisz tego. No to patrz. Najpierw stał i straszył, teraz leży i zagraża. I do druku. No przecież, czy wy oglądaliście najnowsze 365 dni? No co, wstyd się. Ja oglądałam, oczywiście. Dodatkowo obejrzałam z napisami dla osób głuchych. Po prostu były włączone, nie umiałam wyłączyć. Polecam. Co to jest za rozrywka? Tam są podłożone podpisy tego, co się dzieje. Dźwięk kroków, strzał z pistoletu, groźna muzyka. I jest scena, jak Massimo robi laurze mietę i jest podpis chlupotanie. Chlupotanie? Sebastian, jak to u ciebie brzmi? Nie bardziej chlip. Chlupotanie to jest jedyna scena sektu, którą on podpisał. Kumacie motyw? Już później tego nie robił. Już ja bym była konsekwentna do końca. Jest tyle pięknych polskich określeń. No przecież jak ona mu robi, ja bym to podpisała ciągu. Jak on ją tam gdzieś od tyłu posuwa i jep. Uwielbiam wkręcać ludzi, naprawdę. Ale do tego stopnia uwielbiam, że jak mnie gdzieś obserwujecie, to wiecie o tym, że przez jakiś czas parodiowałam celebrytów. To się zaczęło od tego, że wiecie, no macie Face'a, macie Instagram. Kurczę, ja patrzę na te wszystkie aktorki, motelki. One tak w domu nie sprzątają, te domy piękne, dzieci grzeczne. One nie mają celulitu, wszędzie te reklamy, nakładki na zęby, pory, selery. Mówię, no kurna, nie ma takiego życia. I zaczęłam to parodiować i nie wszyscy skumali, że to parodia i sama zaczęłam dostawać propozycje reklamowe. Mówię, nie o to chodziło. Najczęściej proponują mi alkohol. Nie wiem czemu. I ja sobie myślę, spoko, mam nawet pomysł na kampanię. I oni pytają, jak? Ja mówię, najebie się. I w odpowiedzi słyszę, nie, pani Magdo, nasz alkohol nie może kojarzyć się z najebaniem. Ja myślę, wspaniale, to co ja mam nim robić? Słuchajcie, mamy taki problem ze spożyciem alkoholu, że nie możemy tego jeszcze reklamować. No kurde. Ja raz miałam reklamę, nie alkoholu, raz soczewek. Jeśli tam wiecie, to ja noszę soczewki, bo mam wadę wzroku. Tylko wy widzieliście efekt finalny, wy nie wiecie, jak ja ich wkurzałam za kulisami. Słuchajcie, dzwoni kiedyś babka z produkcji i ma takie, pani Magdo, bo trzeba wrzucić nowy filmik. Czy pani ma pomysł? Ja mówię, no oczywiście, ja zawsze mam pomysł, tylko często zły. I ona pyta, jaki? Ja mówię, że będę jechała autem i w coś walnę i jakiś chłop do mnie, jak pani jeździ? Pani jest ślepa? I ja mówię, nie, ja mam soczewki kontaktowe. Nie było takiego filmiku. Prawie mnie zabili. Ale nie, słuchajcie, rzeczywiście, ja też zaczęłam ich parodiować tak konkretnie z nazwiska, bo myślę, ogółem to nic nie da. I się kiedyś czepiłam, o, Anka Lewandowska. Ja lubię Lewandowską, nie, naprawdę lubię. Na czym polegają moje parodie? Słuchajcie, ja patrzę, co robi Lewandowska, robię to samo, tylko w dziwny sposób. Ja myślałam, że będzie fajnie. Słuchajcie, ona cały dzień ćwiczyła, ja myślałam, że ja zdechnę. To był najgorszy dzień mojego życia. Ja nikomu źle nie życzę, ale koło 17 chciałam, żeby na narkolepsję zachorowała i poszła spać. A ona poszła na spacer nad jezioro z dziećmi. No sparodiujcie to. Ja nie mam dzieci, nie mam jeziora. No jak? No i ja mówię, zacznę od dzieci, będzie prościej. Poszłam do sąsiada. Puka mi, mam takie, pożyczy mi sąsiad dzieci? Pierwsze pytanie, na ile? Mówię, 15 minut, za krótko. Ja mówię, godzina, sprzedane. I ja zabieram te dzieciaki z domu. Słuchajcie, jeszcze mówię to sąsiada, bo on mnie nie zna. Jakby co, jestem odpowiedzialna, będę pilnować, nic się nie stanie. I on taki zrezygnowany, spoko. To bliźniaki, ich jest dwóch, mam wyjebane. Ja zabrałam te dzieci piętro niżej do siebie, wsadziłam do wanny, w ubraniach, ale to i tak dziwne. Sama wlazłam do tej wanny, też w ubraniach, ale wiem. Nalałam wody i my machaliśmy nogami, bo to jest jezioro. Ja wiem, to źle brzmi, ja wiem. Ale wy nie wiecie, jak ja się cieszę, że nikt z tego nie zrobił afery, bo ja nie wiedziałam, jak łatwo o aferę w internecie. Kilka dni później ktoś mnie zapytał na Instagramie w komentarzu, czy przyjęłabyś oświadczyny ulubionego aktora. Ja jestem debilem. Oczywiście, dla Rafała Mroczka wszystko. Ktoś oznaczył Mroczka. Mroczek to udostępnił u siebie z podpisem, że też ja się o tym dowiaduję ostatni. Serduszko. Następnego dnia Pudelek Pomponik Super Express. Znana stand-uperka oświadczyła się Rafałowi Mroczkowi. Rafał Mroczek ma nową żonę. Co na to znany aktor? Ja patrzę i myślę, jak te media kłamią. Po pierwsze się nie oświadczyła, a po drugie, jaki kurwa znany aktor. No ale ja faktycznie jestem zaręczona, mam narzeczonego i sobie myślę, no otworzę tego laptopa w pracy, no i się wkurzę. No i dzwonię do niego z rana i mówię, kotuś, żebyś ty się nie zdziwił, to w internecie jest napisane, że ja się oświadczyłam Mroczkowi. Jest cisza. I on mówi, spoko. Jego to nawet nie zdziwiło, kumacie? Mi się przykro zrobiło, ja myślę, za kogo on mnie ma.
A potem sobie przypomniałam, że kilka dni wcześniej wrócił z pracy, a ja z dziećmi sąsiada w wannie siedziałam, nie? Parodiowałam, nic z tego nie było. I nagle, słuchajcie, przychodzi 2 lata temu, 10 stycznia, mam wolny dzień, myślę, o, może kogoś poparodiuję. Myślę, o, Bożenka z Klaną. Kto to widział na żywo, niech klaśnie. Jest trochę osób. Wreszcie już tłumaczę. Agnieszka Kaczorowska, kojarzycie? Aktorka, tancerka. Słuchajcie, poza tym, że Bożenkę w Klanie grała, ja nie wiedziałam, kim to, kto to jest. Wchodzę na jej Instagram, patrzę, no ładna, uśmiechnięta, tam 2 dzieci ma, całkiem spoko typiara. Myślę, no będzie fajnie. Słuchajcie, to jest najsłodsza osoba, jaką ja w życiu widziałam. Ona wszystko wrzuca, no i ja drugi dzban. Co miałam zrobić? Słuchajcie, ona jest tak słodka, ja myślałam, że mi w połowie dnia po prostu morda od tego sztucznego uśmiechu odpadnie, naprawdę. Ja wszystkie filmiki nagrywałam z kilogramem cukru koło mordy, żeby mi się poziom słodyczy na obrazku zgadzał. Ona mówi tak słodko, pierdząco, że mi od 12 pierdami z mordy zaczęło jeść. I tak do 19 dotrwałam. O 19 kolejny filmik pani Agnieszki. Myślę, pewnie idzie spać. A ona wrzuca tak. Kochani, a już za godzinkę live o macierzyństwie. Porozmawiamy o naszych bąbelkach. Moim gościem specjalnym będzie jakaś tam inna pindunia. Myślę, w co ja się waliłam w tym momencie. Ja myślałam, że pójdę spać, a ja muszę za godzinę zrobić live o macierzyństwie z gościem specjalnym. Co ja wiem o macierzyństwie? Z kim ja mam gadać? No i dzwonię do Maćka Brudzewskiego, inny komik, na pewno znacie. Dzwonię i mówię, Brudzu, pogadasz ze mną o dzieciach? I Brudzu mówi, spoko, nawet nie zapytał, po co. No i my zaczynamy od tego, że wchodzimy na live Agnieszki, zobaczyć, co ona mówi. A tam siedzi pani Agnieszka z tą inną panią i one mówią, uwaga, że macierzyństwo to jest taki dzban wdzięczności. Dzban wdzięczności, który trzeba napełnić, a potem z niego czerpać. To znaczy, mi się z macierzyństwem kojarzy jedna rzecz, którą trzeba włożyć i wyjąć, ale to nie jest dzban. Śmiało, możecie, naprawdę. I my zaczynamy, słuchajcie, naszego live'a. Co my wiemy o dzieciach? Co my wiemy o macierzyństwie? To, co się od Bożenki dowiedzieliśmy, że macierzyństwo to jest taki dzban, gdzie tyle. Brudzu ma córkę. On coś mówi, że jak dziewczynka się zesra i się pociągnie za pampersa, to ostra pide. To jest to, co my wiemy. I w pewnym momencie ktoś nas w komentarzu pyta, a co z owsikami? I mamy punkt zaczepienia, no owsiki. I my zaczynamy rozmawiać o owsikach. I mówimy, że owsiki to są małe diabły, k***y i szatany z czerwonymi włosami. Że siedzą w dupie dziecka, rwą Biblię i słuchają ich troje. I jak rozpoznać, czy dziecko ma owsiki, już wam mówię. O 3 w nocy, bo to jest godzina duchów. Trzeba się po cichutku zakraść do dupy dziecka, ale po cichutku. Znienacka otworzyć dupę i zaświecić latarką, to będą siedziały i śpiewały za ten papieros tuż po. Problemu, gdyby nie to, że wy jako moi fani, ja was kocham, ale wy jesteście tak samo durni jak ja. Ktoś poszedł do Agnieszki i jej napisał, u Kubickiej lepiej. U Kubickiej więcej rzetelnych informacji. A co z owsikami? I Agnieszka przyszła do nas i się wkurzyła. No komentarz mi napisała, już skasowała, ale mam screeny. Napisała mi komentarz, słuchajcie, cytat. Nie podoba mi się to. Kropka. Nie zgadzam się na to. Kropka. Życzę odnalezienia w sercu pokładów miłości lub dobra. Kropka. Wiecie, jak ja szukałam tej miłości i dobra? Jako wsików w dupie. Z tą miłością i dobrem zostaliście nazwani patolofanami, ja patolką. I sprawa została skierowana do prawników. Ja się wystraszyłam. Myślę, kurde, ja nie mam takiego hajsu, żeby się bronić. Serio, moja pierwsza myśl... Kurna, Bożenka mnie pozwie. 5 minut później, kurna, Bożenka mnie pozwie. Czy w życiu komika może być coś piękniejszego niż to, że pozywa was Bożenka z Klanu? No tylko jakby was pozwał Maciek z Klanu, tylko to! Wam tak blisko z
sukcesu, tak, ale nie, w końcu mnie nie pozwała, słuchajcie, nie, wycofała się z tego. Tam powstały jakieś memy, tam typu, nie wiem, co zrobiłeś, zabiłem człowieka, a ty sparodiowałem Bożenkę, albo jakieś tam wklejona moja morda, że jakiś facet pod prysznicem z mytłem i Kubicka, szykuj dupę, no. Walczyliśmy jak umieliśmy, ale ona się wycofała. Nie, nie, rzeczywiście, nie pozwała mnie, sprawa nie wylądowała tam w sądzie, ale tak całkiem serio, słuchajcie, ona to uznała za atak hejterski na jej osobę i 9 dni po tej akcji założyła stowarzyszenie do walki z hejtem, Hate Hunters. No, autentyk, działają już 2 lata. No, bardzo dobrze im idzie, mają 3 posty i czarne tło na Instagramie. Jestem blisko tego, żeby zaproponować, że za darmo zostanę twarzą tego stowarzyszenia. Ja mam tylko jeden warunek, ja chcę mieć aureolę z owsików, tylko tyle. Ale zaczęłam się zastanawiać hipotetycznie, gdyby się nie wycofała, gdybym nie pozwała, jak by to się skończyło, w sensie, co by było dalej? Jest może jakiś sędzia na sali? No widzicie, to są poważni ludzie. Rok gram ten program, nigdy sędziego nie było, nigdy. Raz się typ zgłaszasz, on jest sędzią. Ja mówię, jesteś sędzią, no, piłkarskim. Mówię, sędziego nigdy, nawet kiedyś był, słuchajcie, rehabilitant koni. No, ja do tej pory nie wiem, czy typ plecy koniu masuje, czy walnia pacjentom. Sędziego nigdy. Sędzia kończy poważne studia, wiecie, sędzia kończy prawo, to jest 5 lat trudnych studiów. Ja byłam na prawie 4 lata wytrzymałam, zanim mnie wywalili, ale sędzia tak, kończy prawo, robi aplikację, asesurę, egzamin sędziowski. To jest olbrzymie poświęcenie, żeby być sędzią, kumacie. On wstaje rano, pije kawę, idzie do budynku sądu, nakłada togę, orła, ma młoteczek. Myśli, jestem kimś. Po coś było to poświęcenie. Wychodzi na salę sądową. I się zastanawiam, czy to nabudowanie cię tak rozbawiło? Czy skumałeś rehabilitanta koni w tym momencie? On otwiera przewód sądowy, stuka młoteczkiem. Myśli, jestem kimś. No i tu ma Bożenkę. Tu siedzę ja. I on w ramach materiału dowodowego ogląda live'a o wsikach w dupie. No to by była pierwsza w historii polskiego sądownictwa sytuacja, kiedy sędzia na rozprawie zajęłby się młoteczkiem. Co on by miał ze mną zrobić? Słuchajcie, on by nie wiedział. To by była tak poważna rozprawa. Tam by byli antyterroryści, psy policyjne. No przecież ja się z Bożenki śmiałam, ludzie. Wiecie, to jest jedna z najpoważniejszych rozpraw w kraju. No dajcie spokój. On by nie wiedział, do którego pierdla mnie wysłać. Powiedziałby, Kubicko, idziesz do więzienia. Mówię, przepraszam, za późno. Oni by mnie skuli, posadzili na środku, ale on nie wie, gdzie mnie wysłać, więc wyjmuje tiarę przydziału. Myślę, że tak wyglądają rozprawy. Jest szansa, że dlatego mnie sprawa wywalili. I ta tiara myśli. Nawet tiara nie wie, gdzie mnie wysłać. Myśli. I nagle robi puf. I wypluwa karteczkę zakład karny w Wejherowie. I już mnie mają tam wysłać. Już i wtedy wyciągam kartę. Wychodzisz wolny z więzienia? Mówię, dzban wdzięczności za zgromadzenie i wychodzę z budynku sądu. No. Czego ona się spodziewała? A ludzie, przecież jak ona by mnie pozwała, słuchajcie, ja jestem na takim poziomie rozpoznawalności, że następnego dnia wszystkie gazety pisałyby, żona Mroczka siedzi w pierdlu. Ale słuchajcie, ogólnie rozpoznawalność, bo ja się tak śmieję, przecież gdyby ona mnie pozwała faktycznie, no to ja bym była bardziej znana. Spoko, ja chcę, żeby ona mnie pozwała. Ale już też jest spoko, no zobaczcie, jest pełna sala, gdzieś tam pojadę, jakieś mniejsze miasta, też jest najczęściej pełna, albo tam, wiecie, jest większość. Kurde, super, naprawdę, tak samo ludzie zaczęli mnie rozpoznawać, gdzieś na ulicy co jakiś czas ktoś podchodzi. Słuchajcie, już umiem zareagować. Już zbijam żółwika, mówię, siema, coś. Wiecie, ja na początku nie umiałam reagować. Jak mnie 2 lata temu pierwszy raz dziewczyna poznała w miejscu publicznym, no wstyd. To było w sklepie i ona ma takie... Moja reakcja... I się rozeszłyśmy. Jedna z dziwniejszych rozmów, jakie odbyłam, naprawdę. Teraz już umiem zbić żółwika, pogadać z wami. Ostatnio mnie dziewczyna na stacji benzynowej rozpoznała. I to jest słodkie, słuchajcie, ona się w ogóle stresuje, robiąc sobie ze mną zdjęcie. Ja myślę, kurde, przecież jestem zwykłym człowiekiem. Wiecie, kurde, skumajcie, o co chodzi. My sobie robimy we 2 zdjęcia, ona jest podjarana, a obok po stacji idzie mnóstwo ludzi i oni ni chuj nie wiedzą, która z nas 2 jest znana. Ja wchodzę na stację zapłacić, a pan kasjer mnie pyta, tam był ktoś znany? Ja mówię, Piotr Rubik. Ja mówię, kurde, lubię. Ja mówię, ja też. I wtedy zza regału wychodzi stara baba z lisem i mówi, a mnie ostatnio chuj rozczarował.
rozpoznawanie naprawdę bardzo spoko, bardzo, bardzo luźnie, tylko też nie zawsze, bo ja ostatnio trochę choruję, tam ciągle jest lekarze, badania, coś tam. I kurde, jak chorujecie, no to nie chcecie być rozpoznawani. Wiecie, chcecie tej anonimowości, czekać na jakąś tam, wiecie, diagnozę, no nie chcecie, żeby się typ chichrał zza kartki na zasadzie, a ci tam wiem, czy zna się na żartach. No nie. Ja teraz miałam kolonoskopię i gastroskopię w narkozie. Nie no, bardzo dobrze, trzeba się badać, nie ojej. Jakby samo badanie, wiesz, śpisz, nic nie czujesz, ale słuchajcie, ja mniej się bałam wyników badań, a bardziej tego, że właśnie jak zasnę, to lekarz mnie rozpozna i zrobi sobie zdjęcie z moją dupą. Ja wiem, nie jedna osoba tu ma takie, kto by sobie robił zdjęcia z cudzą dupą? Ja jako lekarz. Przysięgam, ja jestem tak dziwna, naprawdę. Kurde, słuchajcie, co dziwniejsza, mniejsza, większa, pryszczata, owłosiona, jakaś kanciasta. Jestem tak durna, że ja bym nagrywała bumerangi, jak wam rurę do dupy wkładam po prostu. A jak mi jeszcze Bożenkę przywieźli, no ludzie. Od środka bym cykała, ona jest tak słodka, że sra Ferrero Rocher. Może tak powstają kulki mocy lewandowskiej, to nie wiadomo. Ja naprawdę jestem tak głupia. Dlatego się bałam, jak, wiecie, jakiego lekarza to stanę. Ja byłam tak zestresowana, oni mi dali leki uspokajające. Kumacie? Głupiego Jasia. To był ich błąd. Bo ja jestem zrelaksowana, ale skoncentrowana na pośladkach. I wchodzi anestezjolog, żeby mnie uśpić i starszy lekarz, żeby wykonać zabieg. Zobaczyłam lekarza, oszalałam. Mówię, panie doktorze, chodź pan. Ho, no mam tajemnicę, no ho. No ho, no. No. I on w końcu podchodzi i pyta, słucham, ja mu w pełnej konspiracji, ale na całą mordę mówię. Panie doktorze, ja nie mam majteczek. Ostatnie, co zapamiętałam, zanim zasnęłam, to twarz pochylającego się nade mną starszego mężczyzny, który mówi, ja też. Ja nie wiem, czy on mnie badał, ale było super, naprawdę. Bo miałam narkozę, mieliście narkozę? Tak, no przecież to nie można, nikt nie odpowiada tak. A. Jaki to jest odlot? Ja nigdy nie próbowałam narkotyków, ja się boję. Ja mam wrażenie, że raz spróbuję, od razu umrę. Ale narkoza? Kurde. Jaki to był czas? Słuchajcie, ja się obudziłam, od razu pytałam, mogę jeszcze raz w dupę i w żyłę, w dupę i w żyłę, proszę. Wywozili mnie z tej sali i ja się mijam z kobietą, którą wwożą na ten sam zabieg. Ona nigdy wcześniej, słuchajcie, nigdy wcześniej mnie nie widziała. Tyle, co o mnie wiedziała, że miałam rurę w dupie, a ja do niej o narkozie. Zajebiste! Sztos, niech pani czerpie każdą chwilę, każdą! A, tylko lekarz nie ma majtek! I z tym ją zostawiłam. Jak ona musiała się bać zasypiając to... Ale chodzę po różnych lekarzach, różne badania robię. Też chodzę do fizjoterapeuty. Są fizjoterapeuci na sali? Klaśnijcie tylko, jak jesteście. To jest niesamowite. Zawsze są fizjoterapeuci, przynajmniej jeden. Zawsze. Sędziego nigdy fizjoterapeuci zawsze. Jakby ich Urząd Miasta w delegacji wysłał. Robicie zajebistą robotę. Naprawdę, szacun to fizjoterapeutów, ale macie wady. Macie. Naprawdę, ja mam kochaną panią fizjoterapeutkę, tylko ona strasznie dużo mówi. No bo fizjoterapeutom się nudzi, oni chcą pogadać. No ale jesteście pacjentami, więc nie chcą naciskać, więc oni by chcieli, żebyście to wygadali. A wy nie chcecie, ale oni chcą, to są bardzo dziwne rozmowy. Jestem ostatnio u mojej pani fizjoterapeutki, ona mnie tak masuje i ma takie... Wie pani? Zagaja. Ja kiedyś w szpitalu pracowałam, ale mnie wylali. Ja mówię, a co się stało? Dobrze, że pani pyta. Bo mi pacjent zmarł. Fizjoterapeucie. Ja już z własnej woli pytam, co się stało. I ona mówi, no był pan Staś i nie chciał ćwiczyć, a ja mu kazałam machać nóżkami. I machał. A potem przestał. Tylko ja się za późno zorientowałam. Ja się już bałam zapytać, jak długo pan nie machał nóżkami. Już nie chciałam tego rozwiązania, już. Ale naprawdę, to wiecie, fizjoterapeuci, leczenie, jak gdzieś chorujecie, to wiecie. To są takie pieniądze, ja teraz wywaliłam tyle hajsu na leczenie. Kurde, ja mam niedługo urodziny i znajomi mnie pytają, co ja chcę dostać. Ja myślę, bony na badania. Dlaczego jest bon na skok ze spadochronem, a nie ma na jakieś... Ja bym chciała wyjść na morfologię, zrzućcie, wy na echo serca, wy na USG jajników. Ja wiem, ktoś pomyśli, słaby prezent. Słuchajcie, ja wolę takie niż niespodzianki. Ja się boję niespodzianek, zwłaszcza, że często dostaję po występach, że ktoś coś przynosi. Ja się was boję.
Ja wam podam top 3 dziwne rzeczy, które ja dostałam. Ja gram ten program w Malborku i po występie dostaję urnę. Urnę, bo to jest dzban wdzięczności. Ja się bałam do środka zaglądać, przysięgam. Ja wyjeżdżałam z Malborka i myślę, Malborka nic nie przebije, cofam, już nigdy tego nie powiem. Cieszyn, ale tu nie chodzi o prezent. Jestem na scenie w Cieszynie. Słuchajcie, muszę się z nich pośmiać. Kilka minut. I nagle podrywa się pani gdzieś tam i ucieka. Myślę, dobra, tam nie komentuję, ale chwilę po niej podrywa się typ, który z nią jest i ucieka za nią. Myślę, ty, no niby 300 osób na sali, ale w tym tempie to mi ludzi do końca zabraknie. No i po występie są zdjęcia. No bo już później wiecie. No wszyscy zostali, nikt tam nie wie. No i po występie są zdjęcia. I ja pytam, o co chodzi? I ludzie mi w kolejce do zdjęć mówią, że no pani była tak pijana, że wytrzymała kilka minut i się zżygała i uciekła, bo to jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Typ chciał żartu dosłuchać. Dosłuchał i pobiegł za nią. A to nie jest koniec historii, bo na sali była też inna podpita babka. Szła na zdjęcia, nie zauważyła pełta, poślizgnęła się i w niego upadła. Leszy w tym i ma takie, ktoś tu się zżyga. Ale nie ja. To czemu ja w tym leżę? Leży w nieswoim bełdzie i się zastanawia, jej czy nie jej i co ona tu robi. A ponieważ szła na zdjęcia, wstała i przyszła na zdjęcie. I jeszcze mi mówi, pani Magdo, tylko niech mnie pani nie przytula, bo jestem obrzygana. Myślę, nie ma problemu. To nie jest koniec historii. Wychodzę z Domu Kultury i podchodzi pani dyrektor i mówi, pani Magdo, błagam, tylko niech pani tego nigdy, nigdzie nikomu nie mówi. To nie jest koniec historii. Na występie był fotograf, robił zdjęcia mi na scenie, no i chciał pokazać, że jest pełna sala. Wdrapał się na balkon, słuchajcie, miał 2 godziny, żeby zrobić zdjęcie. Jechał w momencie, jak typiara żyga. Ja mówię, ja nie wierzę, ja mam nie opowiadać, oni zdjęcia wrzucają, kumacie. 299 osób siedzi prosto, jedna żyga między nogi. To jest do tej pory u nich na stronie, ja mówię, nie wierzę. No ale już wracam, słuchajcie. A nie, jeszcze wam opowiem. W ogóle granie w domach kultury to jest niesamowite doświadczenie, bo ja często jeżdżę do domów kultury, gdzie nigdy nie było stand-upu. Kumacie. Ja tam przyjeżdżam i tam często jest podjarany pan dyrektor, który ma takie, o, pani Magdo, pani opowiada żarty, ja tak lubię żarty. Ja mówię, pogadamy za godzinę. I on jest tak podjarany, że on w ogóle mówi, pani Magdo, ja mam dla pani kwiatki i pani po występie na scenie dostanie kwiatki, tylko niech pani udaje zaskoczoną, bo to jest niespodzianka. Ja mówię, dobrze. No i ja gram to wejherową. I naprawdę jestem zaskoczona, bo nie dostaję kwiatków. Tam, gdzie pan dyrektor nie żyje. Ale jestem też często w domach kultury, które właśnie nie lubią stand-upu i mają tam problem, że one, bo my przeklinamy, bo my coś tam, wiecie. I kiedyś jestem w takim domu kultury i jestem na scenie maksymalnie 2-3 minuty i nagle na scenę wchodzi pan dyrektor ze swoim mikrofonem i mówi, on mi przerywa występ. Szanowni Państwo, ja tu chciałem ogłosić, jakby nie mógł po występie, że za tydzień będzie kabaret Ani Mrumru i sprzedali troszkę mniej biletów niż pani Magda, więc jakby się ktoś dzisiaj niedostatecznie dobrze bawił, myślę, to co? To każdy z państwa dostanie po występie zniżkę 10 zł na kabaret Ani Mrumru. I mnie z tym zostawi. Ja myślę, ja nie wierzę. Ja mówię, dyszka? Ja mówię, no i chuj, zbankrutuje. 5 dych dla tego, kto nie pójdzie. I odwołali Ani Mrumru. Bęk! Ale wracam do najdziwniejszych rzeczy. Wychodzę kiedyś na scenę w Bielsku Białej i tak jak państwo siedzą, siedzi pan z transparentem z napisem rezerwacja. I ja go pytam, o co chodzi, bo to też zasłania ludziom. I on mi mówi, że on w prezencie mi kupił bilet na mój stand-up, bo ja pewnie nigdy nie byłam. I ja mówię, jaki świr, ale podziękowałam. Usiadłam normalnie koło typa. Jak on się cieszył. Wy nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jaki on był uśmiechnięty. Naprawdę, ja nigdy tak nikogo nie uszczęśliwiłam. Tylko zaczęłam się niepokoić, bo on się zaczął denerwować, że występ się nie zaczyna. I ja widzę, że on ma error, bo on mnie kumarzy, jak jestem tu, to nie ma mnie tu. I on się denerwuje. On mówi, gdzie ona jest? Ja mówię, nie wiem. No ja się teraz nie przyznam, że ja. To jest jedna z dziwniejszych sytuacji, nie? On mówi, bo się spóźnia. Ja mówię, wiem. I dalej siedzę koło niego. I on tak myśli, mówi... A jak nie przyjdzie? Ja mówię, wie pan co, ja to mam w dupie, bo ja i tak czekam na Rubika. On,
Ale najdziwniejsza rzecz, najdziwniejsza, jaką dostałam, to kiedyś po występie podchodzi do mnie pan z takim kartonem obwiązanym wstążką. Ja to otwieram, a w środku jest reflektor do Opla. Ja wtedy Oplem jeździłam i ten pan mówi, kiedyś pani pierdolnie, to się przyda. No i ha, 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 się przydał. To jest niesamowite, że wy mnie najbardziej kojarzycie z tym, że ja beznadziejnie jeżdżę. Naprawdę, to jest... Ja mam teraz nowe auto, ludzie pod domami kultury robią sobie zdjęcia z Citroenem póki cały. Przecież już nie jest cały, ja już dwa razy walnęłam, spokojnie. Pierwszy raz walnęłam 2 miesiące po tym, jak odebrałam to auto z salonu. Pod makiem w typa walnęłam. Słuchajcie, ja miałam tak dużo stłuczek, ja się tym już nie przejmuję. Walnęłam w typa, moja pierwsza myśl... drwal mi wystygnie. To była moja pierwsza myśl. I ja wysiadam i facet do mnie z mordą. Jak pani jeździ? Pani jest ślepa! Ja mówię, nie, ja mam soczewki kontaktowe. Ale uwielbiam te reakcje, naprawdę, jak mam stłuczkę. Naprawdę uwielbiam to, bo ja tak pyknę często, tam wiecie, z kimś i często jest... Ja panią kojarzę! Się już kurwa nie dziwię! I luz. Ale są też negatywne reakcje i to będą znały tylko dziewczyny. Ja bym chciała, żeby klasnęły te, które miały stłuczkę taką nie z autem. W sensie chodzi mi o to, że ucierpiałyście wy i wasze auto, wasze ego. Wiecie, o co chodzi. W sensie, no niech klasną te, które jeły w krawężnik, bramę, słup, ogrodzenie, mur. Widzicie, ile mamy przeszkód w życiu. Teraz zawsze, zawsze jak tak stukniemy i chcemy, wiecie, wysiąść, zobaczyć, czy bardzo, to wtedy zawsze akurat przypadkiem obok idzie jakiś frajer do Biedronki, ale już mu się nie spieszy. Stoi, macha pustą siatką i ma takie... Baba. Nienawidzę tego, słuchajcie, nienawidzę tego. Po prostu oni się karmią tą pogardą dla nas. To jest... Ja raz to zrobiłam, później mi się nie chciało. Przygotowałam się, bo ja mam dużo stłuczek, to wiecie, tak raz w tygodniu mam okazję sprawdzić. Walnęłam, widzę, stoi. Ciemne okulary, biała laska, wysiadam. Ale myślę, oni się niczego nie nauczą. Ja ich postanowiłam wyeliminować. Wiem, że to źle brzmi. To nie jest tak, że jak walnę w coś, to cofam w typa. Nie, nie, nie. Ja ich postanowiłam wyeliminować jeden po drugim. Dziewczyny, ja to robię dla nas. Ja doprowadzę do sytuacji, że żaden się nie zatrzyma, żeby się z was śmiać. Naprawdę. Bo ja teraz, ostatnio przerysowałam całego Citroena, w sensie od lusterka tam do dupy, bo taki mur był, no nieważne. I już mam wysiadać, żeby zobaczyć, czy bardzo. I patrzę, i stoi. Od razu. I ja teraz mam przygotowane takie małe plasterki. Ja wysiadam, naklejam taki plasterek, mówię, mamusia, podmucha. Wsiadam i odjeżdżam. I on ma mózg rozjebany do końca życia. On tego nigdy nie zrozumie, kumacie. Jeśli on kiedykolwiek jeszcze zobaczy babkę, która w coś pierdolnęła, nigdy się nie zatrzyma, będzie miał dobra, kurwa, bołdaru dostanę. Ja ich wyeliminuję jeden po drugim, przysięgam. Ale ja bardzo dużo jeżdżę, naprawdę bardzo dużo jeżdżę. I nowe auto ma ten plus, że jak ja go nie popsuję, to on się jeszcze nie psuje. Kumacie, jeszcze jest gwarancja, jeszcze jeździ. Ale Oplem jak jeździłam, ja go kupiłam za 15 tysięcy, rok później sprzedałam za 2. Ja jestem szybsza niż inflacja, on tak pięknie tracił na wartości, naprawdę. Ja parkowałam, on był 1000 wart mniej. I on się rozpadał w trakcie jazdy. Ja kiedyś tak jadę i coś gruchnęło. Czy ja dostanę wypłatę za pracę w trudnych warunkach dzisiaj, czy... Coś gruchnęło, walnęło i kolega mówi, coś nam wypadło. I ja patrzę we wstecznym, coś leży. Ale jak ja się zestresuję, to mi się czasem mózg wyłącza. I ja mówię, no co ty, to nie nasze. I jadę dalej. Kumpel mówi, nasze, zatrzymuj się. Ja mówię, nie, ja to tylko przejechałam. 300 metrów mnie przekonywał. W końcu się zatrzymałam, wysiadam, patrzę, coś leży. Mam takie ajajajajaj. I dzwonię do mechanika i mówię, wie pan co? Bo mi silnik wypadł. Typ jak usłyszał, że ja myślę, że nie mam silnika, to mówi do mnie tak. Niech pani poczeka, aż wystygnie. Wrzuci do bagażnika i do mnie przyjedzie.
Ja mam takie jak bez silnika. I typ mi mówi, że Opel ma taki napęd awaryjny, żeby dojechać do mechanika. I ja mówię, jakie zajebiste auto. To ja nie wiem, po co ludzie czym innym jeżdżą. To jakby każdy Oplem jeździł, to na co komu lawety? No i poczekałam, wystygło, wrzuciłam. Odpalam, działa. Jadę, no jedzie. Głośniej, bo to tłumik, ale jedzie. I ja jadę i myślę, no muszę się komuś pochwalić, bo nie wytrzymam, no muszę. Ze mną jest ten kolega, ale on w moim aucie udaje, że mnie nie zna. To też ciekawe. Jadę i myślę, no muszę. I dzwonię do narzeczonego, mówię, nie uwierzysz. Mówię, jadę Oplem bez silnika. Bo on ma taki napęd awaryjny. Żeby dojechać do mechanika. I jest chwila ciszy. No on to trawi. I mówi, nie wiedziałem. Mnóstwo dziwnych sytuacji, ale też mnóstwo jeżdżę, naprawdę. Są setki kilometrów każdego dnia i obserwuję nas wszystkich na drodze. I chodzi mi o to, że nie możemy mówić, że kobiety jeżdżą źle, faceci dobrze. Wiecie, to jest indywidualne. Są świetnie jeżdżące kobiety i bardzo słabo jeżdżący faceci. Ale jest specyfika gatunku, jak dochodzi do stłuczki. No jest coś. Chłopaki, jak wy się wkurzacie, to od razu czerwony, żyły nad tym... Sejczęto mi rozjebało! To jest tak niepotrzebne, to jest taka agresja. Wy nawet nie wiecie, że może być milej. Wy nawet nie wiecie, że może być spokojniej. Wy nie wiecie, jak wygląda stłuczka dwóch kobiet. Ja nas zdradzę trochę, dziewczyny, bo słuchajcie, no my pykniemy, pykniemy. Wysiadamy i jest... My dalej nie wiemy, czyja jest wina, nie? Zjebałam. Nie, ja zjebałam, ja jestem głupia, pina moja wina. Nie, moja, ja jestem głupia. Ma pani drugą chusteczkę, dziękuję. Przytulić poproszę. I co teraz? Nie wiem, nie mam zajebie też. Wie pani co? A to my się rozjedźmy i powiemy, że na parkingu. Dobra, nara. Uwielbiam ten żart, bo jak wy klaszczecie, to ja się bacznie przyglądam i zawsze widzę jednego typa, który się nie bawi. Wszyscy macie uhu, a on ma. Pod Biedronką. No pod Biedronką. Ale mnóstwo was obserwuje i też już nawet nie chodzi mi o chłopaków. Czekajcie. Znajdę włosa i zacznę dalej. To nie jest tak, że ja mam udar i musicie mi pomóc. Nie. Dobra, mam. Nie, w sensie, już wracam. Już. Jest sytuacja opanowana, dobrze. Nie, chodzi mi tylko o to, że... Wiecie, to nie jest tylko tak, że chłopaki się grzeją. Bo oprócz chłopaków na drodze, takich wiecie, po stłuczkach, to są jeszcze bardziej specyficzni kierowcy. Chodzi mi o kierowców BMW. No, kierowcy BMW, klaśnijcie. O się teraz nie pobawicie, naprawdę. Ale nie, bo chodzi mi o to, że kierowcy BMW, oni są tak specyficzni, bo oni trąbią, krzyczą, tymi światłami, o co chodzi, jakby morsem ci wysłali, wypierdalaj. Ja jadę kiedyś na występ, Opelkiem jeszcze, nie? Myślę, tira wyprzedzę, na autostradzie jestem, no to 140, no nie mogę szybciej, chciałabym, ale nie mogę, no choćby skały srały, nie pojadę szybciej niż 140, bo albo się rozpadnę, albo odlecę, no nie mogę. Jestem w połowie tego tira i nagle na dupie usiadło mi BMW. I na kurwia długi. Myślę, że zaraz zjada, a on na kurwia długi. Jestem 2/3, myślę, po co mnie straszujesz, a on na kurwia długi. No, mówię, nie przyspiesz, a on na kurwia długi. No i mnie zdenerwował, a jak się zdenerwuje, to w ogóle mi się mózg wyłączy. Ja otworzyłam okno, pokazałam mu faka. 140 na autostradzie, jak mi rękę wyjęło. Ja myślałam, że ja ją w łokciu złamałam. Ja jej schować z powrotem nie mogłam. Ten fak wyglądał jak chorągiewka na wietrze. Jakbym go chciała z kałasznikowa rozpierdolić. Musiałam kierownicę puścić drugą ręką, wciągać, prawie się pod tira wjechałam. Zjechałam, mówię, na chuj mi to było, nigdy więcej lewego pasa. Jadę dalej i oczywiście ten z BMW. No on nie może pojechać w swoją stronę. On musi teraz pokazać, że on jest zły. Wjechał przede mnie, schamował, no i drugi debil.
Ja stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia i w niego p***nęłam. Mią do mnie z mordą. Jak pani jeździ, mówię, mam soczewki kontaktowe. O co chodzi z tymi światłami? Ja teraz mam to auto, wiecie, nowe, trochę szybsze. I ja kiedyś myślę, nie wiem, co mi odwaliło. Sprawdzę. I ja nie wiem czemu. Jadę na występ autostradą, myślę dziś. Nie wiem, co mi się... Nie wiem. Słuchajcie, lewy pas. 170 na tempomacie. Nie, że nogą, nie, że się wycofam na tempomat. Mnie w fotel wgina, ja tak nie jeżdżę, mi się w ogóle nie podoba. Ja jadę i mam takie zjechać. Słuchajcie, to jest kwestia honoru, ja mam takie zginę, ale nie zjadę. Ja mam takie, jadę, rygam, no i zjeżdżają, ale mi się w ogóle nie podoba. Ja myślę, po co? I nagle patrzę BMW, myślę, o ty ch... Usiadłam mu na dupie. Na k***wiam długi. I zjechał. Najpiękniejsze uczucie w życiu, najpiękniejsze. Mijam go, myślę, no mogę ginąć. No i w tym momencie on wjechał za mnie, on mi mryga. Myślę, no debil. Kurwa niebieskimi. Ale ja nie kumam, o co chodzi z tymi BMW-kami, naprawdę. Mój narzeczony sobie teraz kupił BMW-kę i to jest fenomenalne. Jedziemy po to auto i innym autem, jedzie normalnie. Wracamy BMW-ką. O co chodzi, słuchajcie, że on się drze, wiecie, tam wyklina, tam drąbi, a w domu taka p***a trochę. No, że wiecie, kochanko, ale wie, no taki miś, no wie. No kłócimy się, on świateł nie ma, to nie wygra. Tam jak argumentów mu brakuje, to podchodzi do kontaktu i nic. Teraz miał szansę się wykazać, słuchajcie, mamy aferę z sąsiadem, bo mamy nowego sąsiada pod nami, tam z miesiąc mieszka, miesiąc robi remont, no taki ulubiony sąsiad. Od 7 wierci, no kochamy go. I ja nawet pomyślałam, że słuchajcie, podejdę do niego, powiem, żeby może nie od rana, żeby to jakoś skondensować, a nie 15 minut każdego dnia rano. I ja nawet pomyślałam, niech chłopaki się zbiorą w bloku, pójdą do niego, tam nie wiem, niech mu pomogą w tym remoncie. I ja zanim poszłam, to zobaczyłam, jak on śmieci wynosi, myślę, w życiu do niego nie pójdę. Słuchajcie, to jest 5 chłopa w jednym cielsku. Wielki, łysy, wydzierany, w oczach 2 puste dzbany wdzięczności. Mówię, oho. Ja go nie będę denerwować, to jest godzinne. Przecież jak on się zdenerwuje, on się wdrapie po elewacji. On nas zajebie. I mojemu zapomniałam powiedzieć. I słuchajcie, rano, sobota, sąsiad zaczął wiercić. Mój się zerwał, mówi, dosyć tego! Ja mówię, a co ty zrobisz? Jeszcze nie wiem. No piękny rycerz, tylko miecza nie znalazł. W końcu mówi, wiem. I robi tak. Ja mówię, no sąsiad go zabije. Dzwonek do drzwi, sąsiad zadał jedno pytanie. Co jest kurwa? A mój rycerz? Sorry, sąsiad, mrówki mamy. O to mi właśnie chodzi, że jak następnym razem ktoś tam w BMW będzie wam mrukał, tam nie stresujcie się, on w domu z mrówkami i tak walczy. Ale wiecie, ja mam mnóstwo żartów o tym, że beznadziejnie jeżdżę. I ludzie przez to mają taką wizję, że jestem takim taranem drogowym. Nie? Jakby ja nigdy nie miałam wypadków. W sensie miałam stłuczki, przerysowanka, ale... No nie, dobra, raz miałam wypadek, sorry, raz. W autobus walnęłam, sorry. Tu, w Warszawie, no. Masakra, no. No, nie zauważyłam go, przysięgam. On był w martwym punkcie. Bardzo duży martwy punkt. Takie są w Oplu. Nie, raz naprawdę, no walnęłam. I to był najgorszy dzień na taką stłuczkę, bo jechałam wtedy... To znaczy, nie jest tak, że macie dobre dni, żeby walnąć w autobus i te gorsze. To nie o to mi chodzi. Ale ten był najgorszy, naprawdę, bo jechałam do Szczecina na największy w Polsce festiwal komediowy. Miałam zagrać jako gwiazda wieczoru. Kurde, wtedy to było moje największe marzenie. Ja się tak cieszyłam. Jechałam na ten festiwal, słuchajcie, Oplem. Ja kierowałam, jeszcze wiozłam wszystkich uczestników festiwalu, nagrody i statuetki. Genialny pomysł. To jak wsadzić wszystkich do jednego samolotu. Historia zna takie przypadki, nie? To był drugi żart naprowadzający. I teraz już bez ostrzeżenia. Ale w każdym razie, słuchajcie, naprawdę ja nigdy nie miałam wypadku, nigdy takiego poważnego, w odróżnieniu od sytuacji, kiedy jestem na scenie w jednym z domów kultury i na zewnątrz był pościg za pijanym kierowcą. Typ stratował kilka aut, potrącił pieszego i rowerzystę, przebił się przez ogrodzenie lokalu i wbił w ścianę budynku. Kumacie, on potrącił pieszego i rowerzystę. Ten rowerzysta cudem to przeżył. W ogóle kilka patroli policyjnych go ścigało. I typ uciekł na z tego samochodu i się schował przed policjantami gdzie? Na mojej publiczności w trakcie występu. To jest najlepsze miejsce. Ale wiecie, ja mam ścianę, ja was nie widzę. Chwila zamieszania, cisza.
I nagle harmider, otwierają się drzwi, wpada banda policjantów i mówią, że tu jest sprawca wypadku. Jeszcze zapytałam, czy mogą mnie skuć po występie, bo w sumie zaraz kończę. Ale pan mi powiedział, że utrudnia mi, nie będzie realizował moich fantazji seksualnych. I występ zostaje przerwany, światło zostaje zapalone i faktycznie szukają. I rzeczywiście na środku sali siedzi pan pijany półdupkiem z innym panem na jednym krześle. I ja nie wiem, czemu ten pierwszy nie zgłaszał, że coś jest nie tak. I tam podbiegają ci policjanci i mówią, że wiecie, że tu jest to sprawca wyba, a ten najebany mówi, nie, on tu był od początku, ten drugi tu przyszedł. I oni mówią, chłopie, tobie krew z czoła cieknie, albo mnie pani Magda rozjebała. Jak ja słyszę, słuchajcie, o pijanych kierowcach, to mi ręce opadają. Szczerze, ja bym wolała, żebyśmy wszyscy jeździli tak jak ja. Byłoby ciekawie i dziwnie, ale wiecie, o co chodzi. Ja bym wolała, żebyśmy wszyscy byli porysowani, ale jak można po pijaku wsiadać? No, kurde, kiedyś sobie nawet pokminiłam, że ile trzeba mieć lat, żeby zacząć myśleć. I tam przez chwilę kminiłam, że 18 to za wcześnie na prawko. Już się wycofałam, no bo kurde, są mega odpowiedzialni 18-latkowie. Chociaż 18 lat to jest bardzo trudny wiek. Są ludzie 18-19, klaśnijcie. Jest kilka osób. Jesteś, super, uwielbiam was, ale wiem, że jesteście w trudnym miejscu. Naprawdę, no my tam byliśmy, nie? To jest kociokwik w mózgu. To jest jeden wielki rozpierdol. Przecież to jest tak, prawo jazdy, matura, studniówka, pielgrzymka maturzystów. Macie tu pielgrzymkę maturzystów? No, kto to wymyślił? Jak to w ogóle... Słuchajcie, ja byłam na pielgrzymce maturzystów. Jak to wygląda w pokoju nauczycielskim? Halina, my ich nie nauczymy. Zaniżą nam średnią. Wyślijmy ich na Jasną Górę. Ale po co? No albo cud, albo może zginął po drodze. Ja nie widzę innego sensu wysyłania całej szkolnej młodzieży jednym autobusem do... Słuchajcie, nas nikt nie prosił, módlcie się. Nikt. Było tylko wstydu szkole, nie zróbcie i się nie napierdolcie. To było jedyne. I szczerze, byliśmy w Pożo, piliśmy tam piwko, nikt tam... Dobra, jedna osoba, to Pożyku. O, strasznie, wicedyrektor. Okropnie, on był tak pijany, że w drodze, słuchajcie, na mszę, w autokarze jeszcze wymyślił, że będzie czytał list do Efezjan. I sam go zaczął pisać. Jemu nie pomogły tłumaczenia, że listy do Efezjan są napisane. Oni tam gówno wiedzą. Żeby tego nie zrobił, to musieliśmy go zamknąć w autokarze, kumacie? On chuchał na szybę, rysował serduszka, że za nami tęskni i do nas machał. To była druga w historii obrona Jasnej Góry i to przed naszym najebanym dyrektorem. Ale to 18-19, naprawdę, trudny wiek. Ja mam kuzyna Darka, on ma 19, on jest tak durny. Okropnie, żebyście go sobie wyobrazili, bo on jest turbo głupi. Chciał mieć dziewczynę, pisał z jedną i w końcu mówi, a dobra tam, jedź. Konkretny argument, nie? Ja mówię, a co się stało? A bo ona chce iść do szkoły policyjnej. Ja mówię, w czym problem? Pierwsze spała mi, nie gadam. To jest Darek! To jest Darek, nie? Darek ma teraz dziewczynę, poznał w wakacje. No on jest durny, ale szczerze, super dziewczyna. Idealnie do siebie pasują, cudowna para, bo ona jest tępą pizdą. Cudowna. Naprawdę, to jest niunia pierdunia, znacie takie. Ona ma 18 lat, a zachowuje się jak 5-latka. Ale one mogą mieć i 30 i 50. Znacie takie dziewczyny, naprawdę, no znacie, no. Czy to tylko kardeczki, to i tu, pitu, sru, tu. Przekieju poznaje, słuchajcie, to ona reaguje tak. Siemaneczko! Ja mówię, to ma prawa wyborcze? My się poznaliśmy na grillu. Co ona odwalała? Komarki są na grillu. Ja nie lubię komarka. Fujka, idź stąd, komarek. W ogóle ja muszę siusiu. Ja mówię, przynieść ci nocniczek. Nie. Doreczek, zanieś mnie na siusię. Mam takie niewygodne budki. No weź mnie na barankę, ja ci nie nasiusiam na plecy. No weź. A ja siedzę obok i myślę, nie no, kurwa, sobie chyba łeb do grilla włożę po prostu. Jeszcze sobie o mnie przypomniała i mówi, właśnie, ja mam dla ciebie żarcik. Ja mówię, nie mogę się doczekać. Ja wam powtórzę ten żarcik, żebyście byli tak samo skrzywdzeni jak ja. Bo ona mówi tak, najgorzej jak żółw ma czkawkę. Ja mówię, bo? Bo obija główkę o sufit. Nie, nie bij brawa tam, nie. Ja mówię, ja nie wierzę, przecież... Słuchajcie, ona będzie jakoś funkcjonować w społeczeństwie. Przecież ona się gdzieś przeprowadzi, gdzieś będzie mieszkać.
gdzieś będzie pracować, wy pójdziecie coś załatwić, nie wiem, do urzędu skarbowego, a tam siedzi niunia pierdunia z kokardeczką i będzie: a gdzie jest picik? No, 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 no. Jakim ona by była komornikiem? No proszę oddać pieniążki. Jak ona by była strażakiem i komuś by się chata jarała, to by stała na progu i śpiewała 100 lat. No. Czy oni są parą, normalną parą, oni uprawiają seks. Jak ona przy grze wstępnej reaguje na kurasa? A kuku! Kuku! A gli, 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 gli. Co oni sobie puszczają? Kundel bury penetruje wszystkie dziury? Kiedyś zapytałam, jak oni się ruchają, a ktoś z sali: uderza główką o sufit! No straszna jest naprawdę. Okropna. Ale całkiem serio, bo teraz jechali na imprezę. I Darek przychodzi i mówi, że oni jadą autem. Impreza jest kilometr od chaty. I mówię, ty no weź idź z buta. Mówię, bo nie, bo on będzie szpanował przed dzidzią. Mówię, nazywasz ją dzidzia? On mówi, a nie pasuje? Ja mówię, nie no super, weź jej fotelik samochodowy. Nie dał sobie wmówić, że to bez sensu. Nie, on nie będzie pił, bo niuni pierdoni zmarznie dupka. No kumacie. Ja mówię, no to nie pij, bo no, no nie, nie będę pił. O 9 już się najebał. Skąd wiem, podzwonił do mnie i mówi, skąd ty wiedziałaś, że ja się najebię? Ja mówię, jestem wróżką. Ja mam takie, o kurwa. Dzidzie to rozjebie. Ja mówię, nie wierzę. No i słuchajcie. Jedyne, co mu powtarzałam, zostaw auto, wróćcie z buta. Rano auto pod domem. Ja go budzę, pytam, czy ty wracałeś na jebany? I on mówi, uwaga, nie, po pijaku się nie jeździ. O, szczerze dumna byłam, naprawdę. Naprawdę byłam dumna, no w końcu coś mądrego powiedział. Tylko, że ja byłam dumna, dopóki debil mordy nie otworzył i nie dokończył zdania, bo on mówi, północy pchałem z kumplem. Najgłupszy człowiek na świecie. Nie, poczekamy, nie ma problemu. Ale wychowaliśmy się z Darkiem w jednym domu. Ja jestem starsza, ale ja pamiętam, jak jego matka chodziła i było, no kto jest taki mądry? No Dareczek jest tam. No a mamy mały geniusz, najmądrzejszy. No Dareczek, geniusz. No i kurde, to jest fascynujące, że matki tak kochają swoje dzieci, a z drugiej strony przerażające, jakie przechwalają. Są mamy na sali? Kaśnijcie proszę. Tutaj pani jest mamą, jak pani ma na imię? Agnieszka, ja tylko zapytam, ile ma dziecko, dzieci? Za długo myślisz, za długo. Za długo. Za dużo. A najmniejsze? 5 lat? Nie dogadam się z Agnieszką. 5 lat? 5! Zgaduj dalej. Nie, lat, tak? Chodzisz na placy zabaw? Rzadko, ale czasami. Bywa. Tak. Agnieszka, słabodziewica, ale już wiem, że ci nie ufam. Nie, wolę zapytać, czy chodzisz, bo zapytałam kilka dni temu panią, czy chodzi z dzieckiem, tam miała 3 latkę na plac zabaw, a pani mówi, a my ze wsi, my na pastwisko wypuszczamy. Chodzi mi tylko o to, czy spotykasz się czasem na placach zabaw z innymi matkami, które przechwalają swoje dzieci kosztem innych, albo w ogóle dowalają innym matkom, czy są jakieś nieprzyjemne uwagi i tak dalej. Spotykasz się? No, to jest norma. Słuchajcie, ja mam chrześnicę, ja chodzę z chrześnicą na placy zabaw i jestem przerażona. Są normalne, fajne matki. Oczywiście mam nadzieję, że wszystkie takie jesteście. Ja nie chcę żadnej z was obrazić, kumacie. Ale są też te, którym przy porodzie ktoś za bardzo pociągnął i z łożyskiem wyrwał mózg. No to jak niektórym kobietom odpierdala, jak urodzą bąbelka, to jest kosmos. Jakby im się z macicą mózg kurczył po prostu, a potem całym łbem mogą siedzieć i robić za grzechotkę. Przerażające. Ja chodzę z Zuzią, słuchajcie, na placę zabaw. Ja jestem kiedyś świadkiem sytuacji. 2 chłopców się bawi. Max 2-3 latka, tak na oko, nie? Oni się bawią, a za nimi stoją 2 stare typiary i się licytują, który lepiej. Ja mówię, ja nie wierzę. A one normalnie, na serio, nie no, mój lepiej, nie no, mój, ale mój bardziej empirycznie, mój sensorycznie, ja nie wiem, co one gadają. Mój prawą rączką, mój lewą nóżką. Te dzieci w tym czasie liżą ślizgawkę, kumacie? Ja myślę, co to jest za zabawa? Przepraszam, to eliminację do tego, kto za 15 lat zrobi lepszą minę, żeby bardziej chlupotało? Te dzieci to słyszą.
słyszą. To jest najgorsze. One mają niby 2-3 latka, ale przecież one słyszą za plecami, że one muszą rywalizować, że to nie jest kolega, to jest rywal, to nie jest zabawa, to już jest coś, że one muszą udowodnić, że są lepsze. To jest strasznie smutne. Okropnie, naprawdę. Tak samo te matki zwracają uwagę innym matkom. Tylko, słuchajcie, bo ja chodzę z dzieckiem, tylko one nie wiedzą, że nie jestem matką tego dziecka, a tym bardziej, że jestem komikiem i mam w dupie swoją reputację. Przychodziła jedna i mi zawsze zwracała uwagę i jeszcze kładła mi tak rękę na ramieniu. Pani Magdo, bla, 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 bla. O, tyle pamiętam. I tam przychodzi ostatnio, nie? I tak, pani Magdo. I znowu mi mówi, co ja robię źle. Bla, 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 bla. Ja sobie myślę, no kurwa, zrobiłaś to ostatni raz. I robię tak. Krosty na języku mam do dziś, ale już nie przychodzi. Ale siedzę też kiedyś, słuchajcie, w piaskownicy z Zuzią i przychodzi matka i od wstępu się drze. W ogóle od razu było takie: Zuzia nie powinna przychodzić do piaskownicy, bo ma katar. Myślę, dobra, idę w jej ton, bo się nie dogadamy. Mówię, wiem! Ma gluta po pizdę. I ta matka normalnie dalej ze mną w ten sposób rozmawia. I mówi, i co teraz? Mówię, wyleczę ją. Ona pyta, jak? Ja mówię, kurwa, nie wierzę, że to się dzieje. Mówię, na 3 zdrowaśki do pieca, no. Jak? A najgorsza sytuacja, jaka się wydarzyła. Siedzę kiedyś w piaskownicy, Zuzia miała max roczek. I przychodzi jakaś matka, siada i mówi, no wie pani, ja się zastanawiałam, czy zwracać uwagę, czy nie. No ale chyba powiem. No, ja bym była zaniepokojona, gdyby moje dziecko jeszcze nie mówiło. No. No, Brajanek już mówił. Pełnymi zdaniami, no. No, no, ja bym się bała, że dziecko jest niedorozwinięte. Przy tym dziecku, mnie zatkało. Myślę, ona mnie pyta, czy mnie to nie niepokoi. Ja mówię, ty, no mi została jedna rzecz. Ja mówię, nie. Bo jakby mówiła, to by kazała pani zamknąć pis. To się wzięło. Słuchajcie, mnie to przeraża. Ja się zaczęłam zastanawiać, gdzie była pierwsza matka, której coś odjechało i stwierdziła, że ona teraz pochwali swoje dziecko kosztem innych. No ja się mega zastanawiam. To musiało być bardzo dawno temu. Bardzo. To mogły być nawet czasy Jezusa. Bądźmy szczerzy. Na to was szykowała. No przecież Maryja miała świetnego syna. Na pewno chodziła z nim, żeby się spotykał z innymi dziećmi. Ja tam nie wiem, w co się dzieci bawiły. Siedziały matki na ławce. Dzieci tam, nie wiem, kamieniami rzucały, bo kamienowanie było na przykład. Dzieci rzucają, rzucają i matki na to patrzą dumne. I nagle jednej się coś w mózgu przestawiło i ma takie, no a kto to najładniej rzuca? No kto? Judaszek najładniej rzuca? Pięknie, mocno w główkę, tak mocno kamyczkiem, pięknie, brawo, pięknie. I obok była mama, której dziecko gorzej rzucało, tam za siebie rzucało. Ale ona nie chciała być gorsza. I ona mówi, no... Może Judasz ładnie rzuca, ale mój już chodzi. Na co Maryja? A mój chodzi po wodzie. Może te wszystkie cuda to jest dzieło dumnej mamy. Wiecie, o co chodzi? Ona przychodziła do piaskownicy, no chciała się pochwalić, było takie, nie uwierzycie. Wczoraj wodę w wino zamienił, przysięgam. Wodę w wino, no jak Boga kocham, jak... Wodę w wino. Jezus miał, mamo, przestań, nie było tak. Ja pa gnoju, bo cię ojciec internetu nie wymyśli. A Łazarza jak wskrzesił? Jezus miał, mamo, on tylko zaliczył zgona na imprezie. Ja pa gnoju. Może to się poniosło szerokim echem. Ktoś się wkurzył, Jezus został ukrzyżowany. A matka, jak to matka, stała dumna pod krzyżem i było, no ale pięknie wisi, pięknie. W środku, mój w środku. Bez podpórki w środku. Bez... O, umarli. A mój zmartwychwstał. Chodzi mi tylko o to, że przechwalanie dzieci może się źle skończyć. Tylko o to. Ale też wiem, że nie wszyscy czujecie się okej z żartami z Jezusa. Spoko, już wracam do kutasów. Dla każdego coś dobrego. No właśnie.
Nie, ale słuchajcie, całkiem serio, bo Darek był przechwalony. On był bardzo przechwalony. On myślał, że jest geniuszem. A bądźmy szczerzy, no nie jesteśmy genialni, jesteśmy przeciętni. A Darek jest durny, ale... Ale jego bardzo zabolało to, że on jednak nie jest takim, wiecie, mózgiem. To on jest tak głupi. On do mnie dzwoni z każdym problemem. I fajnie, że ma do mnie zaufanie, tylko szkoda, że dzwoni z każdym problemem. Dzwoni do mnie kiedyś, dopiero 18 skończył. Pierwsza dziewczyna w środku nocy, przerażony, i ma takie... Magda, Magda... Ja mówię, ty się uspokój, pomóż. Ja mówię, a co ci się stało? Mówię, uspokój się. Gumka mi chyba pękła. Mówię, co się stało? Ja mówię, gumka mi chyba pękła. Chyba. To jest zero-jedynkowe, to nie jest trudne. Jak chyba? Raz w życiu usłyszałam dziwniejsze chyba raz. Mamy, kiedyś ściągnęłam film Szklaną pułapkę, dawno temu. Moja mama to ogląda 40 minut, woła mnie i mówi, Madzia, to chyba nie to. Przychodzę, patrzę. To jest bardzo nie to. Moja mama ogląda gejowskie porno w szklarni. Szklana pułapka. Mówię, mamo, 40 minut to oglądasz. I moja mama, ja nigdy nie widziałam wstępu do szklanej pułapki. Ale to jest chyba nie to, chyba. I to jest u nas rodzinne. W środek nocy dzwoni Darek, bo mu chyba pękła gumka. Ja mówię, nie wierzę. Mówię, ty się skoncentruj, pękła czy nie pękła? Ja już nie wiem. I się rozłączył. 5 sekund później na Messengerze dostaje zdjęcie. Takiej rozciągniętej ręki, z takim glutem, z podpisem, co to jest. I ja do niego dzwonię i pytam, co to jest. I on mówi, no właśnie, co to jest? I ja pytam, a skąd ty to wziąłeś? Z pi***y jej wypadło. Ja mówię, nie wierzę. I mu się spadła z... Wiecie, ze śluzem pomóc. Jak on usłyszał śluz, to mu się już w ogóle error włączył. On mówi, jaki śluz? Przecież to nie jest ślimak. Ja mówię, jak to nie? A myślisz, że dlaczego kobiety tak wolno dochodzą? Czyli, ja mówię, czyli następnym razem przy grze wstępnej już jak trzesz pizd- to musisz powiedzieć, ślimak, ślimak, pokaż rogi. To następnym razem. Ja mówię, to następnym razem. On mówi, a co zrobić teraz? Ja mówię, a co ty robisz w tej chwili? Płaczę. Ja mówię, wiem. Mówię, poza tym. I on mówi, ja siedzę i patrzę przez palce pod światło, czy w tym glucie są plemniki. Mówię, ja nie wierzę. Jemu się plemniki ze wsikami pomyliły. I on mnie pyta, jak to rozpoznać. Ja mówię, jest prosty, domowy sposób. On pyta, jaki? Ja mówię, polisz palce. Jest chwila ciszy i takie... I on mówi, słone. Ja mówię, widzisz, bo jakby to była Bożenka, to by było słodkie. Ja mówię, weź nie żartuj, weź mi pomóż. Ja mówię, no to weź klucz. Jaki klucz? Duży klucz. I miskę z wodą i lej gluta przez klucz do miski z wodą. No dziwny Andrzej. Dziwny. No w końcu się skapnął, że ja tam robię z niego durnia i mówi, dobra, to ja sobie sam poradzę, ja mam plan. Jego plany są jeszcze gorsze niż moje. Bo on mówi tak. Ja się ubieram, jadę do apteki, kupuję test, my go zrobimy i zaraz będziemy wiedzieć. Genialny plan. Myślę, co mi się w tym pomyśle nie klei, to ja nie wiem. Z czego pytam, czy teraz jedzie? A on tak, już się ubieram, tylko wolniej idzie, bo to jedną ręką profilaktycznie z glutem jadę. No kto by nie brał gluta? To apteki po test ciążowy pół godziny. No przecież... I on już wychodzi z chaty, już ja mówię, młody, czekaj, a macie w domu ocet? I ja nie wierzę, że was to dalej bawi, nie wierzę. Ja mówię, mamy. Ja mówię, to niech ona moczy pizd w odcie, a ty jedź do apteki. No i pojechał do apteki i dzwoni z apteki. Apteka blisko, więc chwilę później dzwoni i pyta, jaki ten test?
Ja mówię, weź jednokrotnego wyboru, bo nie masz natury. I on się nie rozłącza. On myśli, że pójdzie szybko. I ja słyszę, jak on mówi do pani farmaceutki, że chce jednokrotnego wyboru. Test ciążowy. Bo on nie ma matury. I ta pani zaczyna mu tłumaczyć. Ja sobie, bo ja tego słucham, ja mam takie... Nie wiesz, z kim grasz, nie wiesz. I rzeczywiście, po kilku minutach ona się poddaje. Ona mówi, wie pan co, ja się pomyliłam. Ten jest jednokrotnego wyboru. I młody do niej z mordą, ale tu są dwa okienka, a babka, będzie pan strzelał. I młody wychodzi z apteki i mówi, dobra, mam ten test, jadę do domu, będziemy robić. Ja mówię, ty na co chcesz czekać? Mówię, to jest wspólne dziecko, nawet ty możesz nasikać. I on leje za apteką na test ciążowy. Mówi do mnie, negatywny. Ja mówię, jeszcze się niedziesz, powtórka we wrześniu. A ona, a, racja, racja. A wiecie, kogo mi najbardziej żal w tej historii? Nie jego, bo ja sobie z niego jaja robiłam. Mi jest żal tej pani farmaceutki. No przecież to było w nocy. Ona miała nocną zmianę. Kumacie. Ona normalnie spała w kanciapie. Ten dzwonek, musicie zadzwonić. Ona wstaje, przychodzi. No i Darek. No przecież ona miała zrypany dyżur do końca. Ona wróciła rano do domu, położyła się koło męża i było takie, o k***a. Mówi, skumaj. Był u mnie chłopak. I chciał jednokrotnego wyboru. Test ciążowy. Bo on nie ma matury. I ten mąż mówi, to jeszcze nic. Do mnie dzwoniła typiara, myślała, że jej silnik wypadł z Opla. A to nie jest koniec historii. Darek wracając do domu miał wypadek. Zwykła stłuczka, nic się nie stało. Jego wina, bo on miał gluta i mu się kierownica wyślizgnęła. I wyskakuje babka i mówi, dziecko, błagam, nie rób mi problemów, ja wezmę na siebie, ja nie mam prawa jazdy. No druga mądra po tych najebanych, nie? No ale młody miał szansę coś wygrać. Ona mówi, o, akurat mam w portfelu 500, rozjedźmy się, ty masz ryskę, ja mam ryskę, ja se naprawię, ty weź pieniądze, nie dzwoń po policję, nie rób mi problemów. I młody wygrałby, no gdyby nie to, że jest durny. On usłyszał 500, jemu się wszystko pomieszało. Mówi, babo, ja nie chcę 500+, ja nie chcę tego dziecka. Dzwoni do mnie i mówi, Magda, bo ja się jeszcze z babą stuknąłem, ona mi mówi, że to moja wina. Ja mówię, ja cię znam, to była twoja wina. Ja mówię, weź pieniądze, wróć do domu. Nie była zresztą, ja ci wyślę zdjęcie. Mówię, nigdy więcej nie wysyłaj mi zdjęć. No i on zadzwonił po policję, nie? 500 i 5 punktów, po to była jego wina i on nie przyjął mandatu, bo on z pałami nie gada, nie? Sprawa się w sądzie skończyła i ja go po jakimś czasie pytam, jak ta sprawa? On mówi, daj mi spokój. Ja mówię, no opowiadaj. 500 i 5 punktów, no bo jego wina. Koszta sądowe. 300 za brak maseczki, bo nie wziął maseczki do sądu, a wtedy trzeba było mieć. I 2000 za obrazę sędziego. Ja mówię, ty się nie zorientowałeś, że przegrywasz? On mówi, w pewnym momencie. Pytam, kiedy? Przy wyroku. No jest geniusz rodzinny, jest. Jeszcze go pytam, za co dostał za obrazę. A on mówi, no bo ja mu troszkę przerywałem temu sędziemu, żeby mu powiedzieć, co się stało. Ja pytam, od czego ty zacząłeś? No od gluta z p***y. To jest druga w historii sytuacja, kiedy sędzia się zajął młoteczkiem na rozprawę. Słuchajcie, młody jest tak durny, że spod sądu zadzwonił do babki, z którą miał stłuczkę i zapytał, czy oferta aktualna, bo mu 500 to kosztów sądowych brakuje. Najgłupszy człowiek. Ale też okłamałam was, bo on się nie nazywa Darek, zmieniłam mu imię. No nie chcę, żeby koledzy wiedzieli, o kim mówię. No i pytam go, jak ty się chcesz nazywać? I on, wiecie, dzień przed premierą dzwoni i mówi, a będzie historia o glucie? To był wyznacznik jego imienia. Ja mówię, będzie. To Darek Władca Szparek. Nie wiem, czy kojarzycie, może kojarzycie. Mówiłam, że moi przyszli teściowie nie lubią mojego stand-upu. Kojarzycie? Kojarzycie. Tam rodzice chłopaka raz byli, no i tam się obrazili. No, tam opowiadałam, że jednym autem pojechaliśmy, to był błąd, jednym autem wracaliśmy w takiej ciszy, nikt się nie odzywał. Słuchajcie, nikt. Nawigacja się bała, na migi pokazywała.
No i teraz mijają 2 lata. My się w tym czasie zaręczyliśmy, gdzieś tam temat stał się poważniejszy, planujemy ślub. No i rodzice mówią, może pójdziemy jeszcze raz. Ja mówię, no tak, no bo się rosół za dobrze w niedzielę je. Zapraszam. No i rzeczywiście, rodzice pojechali. No i oglądają ten program. I ja już jestem tu, to jest sama końcówka programu. Już sobie myślę, dobra, zaraz koniec. No i mówię, Darek Władca Szparek. I w tym momencie otwiera mi się przekładka w mózgu. Teściu to Darek. Chyba nigdy nie pójdę, naprawdę. Chyba nigdy. Ale słuchajcie, tak kończąc, bo teraz zaczęło być ładniej, ładniejsza pogoda. Byłam znowu z Zuzią na placu zabaw. I kolejny raz miałam przykład tego, co rodzice odwalają. Siedzę z Zuzią, znaczy wiecie, ona się bawi z Jasiem, oni się znają z przedszkola. Ja siedzę z matką Jasia, my nie gadamy, bo to jest głupia pizda. Ja z nią nie będę gadać. Dzieci się bawią w sernik z piasku. Wiecie, jak wygląda sernik z piasku? Foremka, piach, tyle. Nic więcej się nie będzie działo. I w pewnym momencie podchodzą, pokazują te foremki i mówią, ciastka. No i ja mówię, piękne ciastka. No bo co mam im powiedzieć? I w tym momencie odpala się matka Jasia, która mówi, Jasiu, no ale ty chyba zrobiłeś ładniejszy niż dziewczynka. Zuzia już płacze. Jej mały 4-letni świat się zawalił. Ona zrobiła gorsze ciastko. No większej katastrofy nie będzie. Myślę, serio? Ładniejsze? Ja mówię, a Zuzia zrobiła jadalne i zaczynam wpierdalać piach. Patrzę na małego Jasia, prosto w jego małe oczka i mówię, jak twoja matka tego nie zje, to cię nie kocha. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, Warszawa.